Witam serdecznie, z tej strony Transdimensional One. Wracamy do UFO, kolejne starcie. I teraz w tym odcinku najprawdopodobniej będziemy próbowali, moi drodzy, przejąć zestrzelony tutaj wrak UFO. Jednakże zanim do tego dojdzie, musimy zaczekać, aż Malcolm powróci z leczenia. A że nie za bardzo możemy sobie pozwolić na czekanie sobie na jego powrót, wykonamy w międzyczasie misję mającą na celu złapanie żywego przedstawiciela gatunku tutaj zmutowanych przez obcych form życia na Ziemi. Tak więc, moi drodzy, wyruszamy tutaj bez dalszej zwłoki na tą misję. Przyjrzyjmy się tylko ekwipunkowi, czy nie pojawiło się nic nowego. Nic, co by nas jakoś obligowało do zabawy z tym. Jak widzicie, te nowsze karabinki są lżejsze, ale nas aż tak bardzo lekkość broni nie obchodzi, ponieważ mamy dość różnie tutaj przygotowanych żołnierzy, więc i tak prędkość poszczególnych z nich nie ma aż takiego znaczenia. Będziemy chcieli tutaj Amy przeszkolić odpowiednio w przyszłości. No właśnie, Malcolmie, ty możesz na snajpera już iść, doskonale. Sandra będzie specjalistką od broni ciężkich. Okej. Myślę, że będzie można z tym tutaj powalczyć. Być może Amy też zostanie snajperką, to jeszcze się zastanowię. O! Nowy rekrut, proszę. Absolutnie fatalna z karabinkami. Niefortunne dla nas. Być szkoda, że nie można jej przeszkolić w żaden rozsądny sposób. Trzeba ją wysłać na misję, żeby jej ustabilizować zręczność. Zwinność? Zwinność. Zwinność i siłę. Nie mamy niestety dla niej pancerza, ale tylko hełm z tych lepszych, tudzież lepszejszych. I będziemy zmuszeni wyposażyć ją w jakąś bardzo lekką broń, jak tutaj widzimy. Nawet praktycznie bez żadnego obciążenia jest bardzo powolna. Będzie miała najkrótszą zasięgową broń, więc ogółem jest to niefortunne. A gdybyśmy tak dali jej... Skoro i tak ledwie w stanie się przemieszczać i tak do niczego się nie przyda, to damy jej, moi drodzy, broń ciężką i będzie sobie stała w jednym miejscu i z niej korzystała. Ponieważ mamy duży zapas amunicji, więc za wszelki wypadek tutaj coś takiego zrobimy. I weźmiemy jeszcze zapas odrywinki amunicji na kimś innym, na wszelki wypadek. Czyli ty nie musisz brać aż tyle tej amunicji. Jeden zapasowy pocisk, po czym Sandra będzie musiała ci podać te pociski. No dobra. Zrobimy właśnie tak i lecimy na misję. Tylko musimy pamiętać właśnie... Oj.
Tą misję musimy wykonać jak najszybciej. Spróbujemy ją... robimy tak. Wykonujemy tą misję. Przy odrobinie szczęścia dostajemy tą bazę. Przy odrobinie szczęścia dostajemy karabinek snajperski. Przy większej odrobinie szczęścia... właśnie... wykonujemy tą misję bez żadnych obrażeń. Już z Malcolmem, co by oznaczało, że możemy wyruszyć wówczas na tą misję do Area 51. Ponieważ im dłużej zwlekamy z tą misją, tym ona jest trudniejsza, nie opłaca się to. No. Tylko tyle, że i tak musimy na Malcolma poczekać. Zobaczmy, cóż ciekawego nas tutaj czeka. Musimy tylko pamiętać, że nie chcemy czerwonego tutaj. Nie chcemy, aby Jackie o tak sobie po prostu strzelała do wszystkiego, co się rusza. Z racji tego, że wiedziałem, iż gramy na otwartej mapie, to możemy sobie pozwolić na posiadanie takiej wyrzutni rakiet. Najpierw spróbujemy... spróbujemy ostrzelać taki cel. Próbujcie podejść. Pistolet i czczownica. Oczywiście najgroźniejsza jest czczownica. Gdzie ty możesz strzelić? Przez te drzewa trudno się strzela, jak nie mam. No, masz problem z celowaniem. To na razie. Request and orders, sir. Yes, sir. Yes, sir. Jeszcze nie możesz trafić żdżownicy. A tej też nie możesz. Request and orders, sir. Więcej żdżownic. To wiesz co, Jackie, strzał sobie tak już. Za długo się to zajmie. To przeładuj. Ready, sir. Już nie pamiętam właśnie jak szybko, co trzeba było robić, kiedy, po co. Dobra. Unable to hit him now. Żółty może być. Kto nie strzela? Ty nie strzelasz, to strzela. Nie możesz nic trafić. Unable to hit him now. Yes, sir. Strzelaj tutaj. I've spotted the enemy. I've spotted the enemy. Disabled. Ready, sir. Sandra, rzuć na ziemię dwa pociski. Ready, sir. Brian, strzelajcie do tego, który nam tutaj zaraz najmocniej zaszkodzi. Okej. I teraz tak, Sandia powinna była te dwa pociski zrzucić. Dobra, nikt się przemieści. Teraz tak, wy strzelacie do niego. Jackie idzie wam w misję. Kto nie strzela? Sandia nie strzela. Jackie musi załadować broń. Otwórz ogień. Ty strzelasz. Strzelaj. Strzelaj. Your orders, sir? Standing by. What is it? Na razie skupcie się na tych celach blisko. Target injured.
instant orders, sir. Yes, sir. I hear you. Strzelaj. I read you. Strzelaj. I read Przesuj you. Your orders, sir. I'm in trouble. Target injured. Huh? Strzelaj. He went down. Ready, sir. Strzelaj. I read you. Strzelaj. Yes, sir. Unable to hit him now. Ogień. Yes, sir. Przeładuj. I did it. They almost got nie me. Fajn, to na yes, sir. He can't be injured. Okay. I moi drodzy, misja zakończona. Tutaj zmarnowaliśmy troszkę więcej amunicji niż powinniśmy, ale nikt nie wylądował w szpitalu. I Ravenna otrzymała awans. Chcemy, aby została żołnierzem, czyli musimy jej siłę zrównoważyć, co zapewni możliwość treningu żołnierskiego. Brian chcemy, aby był naszym specjalistą od karabinków, a więc idziemy tutaj w zwinność albo w siłę woli. Dobra, niech będzie zwinność. Tylko dwa poziomy. O, niestety nie dostaliśmy, nie odblokowaliśmy bazy, ale dostaliśmy możliwość odblokowania dwóch innych baz. Gdyby nie fakt, że musimy wykonać moi drodzy, misję w Ameryce, to bym teraz tę bazę zaczął przejmować. Za ile Malcolm będzie gotowy? Być może zdołamy tutaj jedną bazę jeszcze przejąć. Zobaczymy teraz. Wyślemy naszych ludzi na taką misję zaraz. Tylko będziemy musieli Jackie tutaj przezbroić, że tak to ujmę. Ponieważ na pewno nie będziemy w bazie używali, moi drodzy, ciężkiego uzbrojenia. Potrzebujemy jakiejś lekkiej, najlżejszej możliwie tutaj broni. Z jakąś rozsądną ilością amunicji. Skorp jest w miarę lekki. Duża ilość amunicji. I wyślemy naszych ludzi na misję, żeby spróbować przejąć tą bazę. Ponieważ później chcemy wrócić do tej bazy militarnej tutaj, skoczyć po UFO. O, walczymy teraz z UFO, zaczekajcie. Wycentrujmy. Jest to tylko jeden zwiadowca, jest niespora szansa, że go zestrzelimy. Tak, zestrzeliliśmy gościa. Żaden z naszych myśliwców nie został zniszczony, jeden został uszkodzony. Co oznacza, że moglibyśmy spróbować wykonać tą misję teraz. Momencik, przyjrzyjmy się badaniom. Na razie możemy tylko autopsji dokonać na różnych stworkach. Myślę, że nie mamy nic lepszego do roboty, możemy sobie na to pozwolić. Tylko teraz pytanie, moi drodzy. Czy ja chcę wam pokazać, jak wygląda taka misja, w której przejmujemy bazę, a więc zróbmy właśnie.
Nowy rekrut, Dawid. Jest dobry z karabinkami, to dobrze. Dostanie lżejszy karabinek. I apteczkę oraz garść granatów. Czy będziemy mieli pełną tutaj ekipę, żeby ją wysłać przeciwko UFO? Przeciwko zestrzelonemu UFO? Your orders, sir? I zaraz zobaczymy, jak to się ułoży nam tutaj. Co my dokładnie musimy zrobić? Dostać się do bazy, tak jak mówiłem. Czyli musimy przebić się przez miasto, wejść tutaj na ten zielony obszar, po czym wyczyścić, moi drodzy, przestrzeń w bazie. Nie musimy dosłownie niczego tutaj zabić w trakcie przebijania się przez miasto, ale możemy, da nam to więcej doświadczenia. Więc zależnie od tego, na co natrafimy, to zabijemy, ale nie szukamy aktywnych przeciwników. Jeden przeciwnik wyeliminowany. Zaraz spróbujemy tutaj zbliżyć się właśnie do bazy. I wystarczy, że wejdziemy na ten obszar wszystkimi naszymi żołnierzami. Możemy wtedy do tej bazy zajrzeć. Kto jest dobry w rzucaniu? Dobry w rzucaniu jest Ren. Ma też jeszcze granatów. I moi drodzy, z racji tego, że nie chce nam się zbyt... Zmienili to, czy ja źle pamiętam? Głowę bym dał, że można było zwyczajnie wysadzić te mury zwykłym granatem. Kiedyś. Ale może już źle pamiętam. No cóż, jeżeli tak się nie da, to pójdziemy sobie tutaj naokoło. Nie chcemy pozwolić takiemu przeciwnikowi się zbliżyć, no ale też nie ma potrzeby marnować amunicji, przechodzić na... Oj, na ogień ciągły. To jest nowy typ przeciwnika, którego nie chcecie przytulać. Powinniśmy tutaj szybciutko przez tą przestrzeń się przebić. Enemy spotted. Shoot whom, sir? Ten przeciwnik zawiesił się w teksturach. Tak. Jak widzicie, tutaj planuję przemieszczanie się mojej drużyny, ponieważ jeden z jej członków jest dużo wolniejszy od innych, więc jeżeli kazałbym od razu cały dystans przebiec, to by się taka drużyna zbyt tutaj rozciągnęła, co nie jest zbyt dobre, jeżeli napotkalibyśmy jakiś opór. Wchodzimy na następną przestrzeń. Oczywiście tutaj przechodzą tylko ci żołnierze, którzy znajdowali się w tej zielonej obwódce. I dostajemy informację, że musimy pokonać 6 wrogów. Mamy jeszcze niby troszeczkę amunicji, to nie będę przeładowywał. Chociaż nie jest to najrozsądniejsze podejście. Walka w bazach bywa naprawdę niebezpieczna, ponieważ na przykład jeżeli taki rybi balon nam się, wam się nagle pojawi
za drzwiami, to właściwie zginęliście. Jeżeli nie zdołacie go zabić, zanim właśnie was bardzo wybuchnie. Do czyszczenia baz dość dobre są shotguny, ale nie są aż tak złe właśnie karabiny. Uzi? Nie, Scorpion. Nie możesz go zobaczyć, to idź. A to jest... Nie widzę, szczerze mówiąc. Ale dość dobre bronie do... Incoming fire. Orders, no possible line of fire, sir. Przeciwnik wyeliminowany. Chcielibyśmy tutaj przeładować na wszelki wypadek. Przynajmniej część. Żeby tak połowa mniej więcej naszych żołnierzy miała jakiekolwiek szanse zająć się wrogiem, gdyby ten się pojawił. Tutaj mogą być jacyś wrogowie, ale nie muszą. Jakoś tak rozsądnie przeszukujmy tą bazę. Zajrzyjmy teraz. Więc jak widzicie, wysyłam jednego żołnierza przodem, właśnie dosłownie ze względu na dosłownie tą sytuację. To jest chrzanie, wystrzelajcie. Gdyby tutaj stała cała nasza drużyna, nie cofnąłby mi w czas, to ta rybka mogłaby nam dosłownie zabić wszystkich naszych żołnierzy. Bardzo się cieszę, że gra dała mi tutaj ilustrację najgorszej możliwej sytuacji, jaka mogłaby się wydarzyć w bazie. Oczywiście do najgorszego tutaj nie doszło, ale mimo wszystko odrybinka wyobraźni wystarczy, aby sobie tutaj scenariusz do końca wyobrazić. Niestety nie dam wam demonstracji, co się dzieje właśnie jak rybka wam w twarz wybucha, ale gwarantuję, że nie jest to miłe przeżycie. Czyszczenie bazy nie jest znów aż takie intrygujące, ale pomyślałem, że pokażę wam przynajmniej jak to wygląda. Ponieważ tak jak widzieliście, można bardzo często uniknąć czyszczenia bazy ręcznie. Wystarczy robić czy generować misje w odpowiednich punktach. Ale czasem taką misję jednak wykonać trzeba. What next, sir? Nie wyślemy naszego najwolniejszego żołnierza, tylko miarę przeciwnika. Yes, sir. Hey. O gościu, co on ma? A jakiś karabinek. Trudno mi powiedzieć, jak widzicie, przeciwnik używa ognia ciągłego, dlatego jest w stanie zadać duże obrażenia nam. My używamy ognia pojedynczego, oszczędzamy amunicję. I hear you. Awaiting further orders. Your orders, sir? Awaiting further orders. Yes, sir. Tutaj już byliśmy. To jeszcze zajrzymy dla pewności, czy tutaj niczego nie ma. Awaiting further orders, sir. Przejdziemy się tutaj. Zajrzymy do tego pomieszczenia. Awaiting further orders, sir. What is it? I straciłem Jakubę, ile jeszcze wrogów musimy tutaj namierzyć. Yes, sir.
Czyszczenie bazy bywa niebezpiecznym zadaniem, a ktoś je musi wykonać. What is it? What are you making for their orders? I did it. No tutaj niebezpiecznie, że puściłem jedną osobę przodem. Mogły się w tych boksach, czy właśnie w łazienkach kryć jakieś obce formy życia. Jeszcze gdzieś jednego wroga muszę. There's one. No, target eliminated. To już to? Tak. Moi drodzy, ukończyliśmy misję. Przejęliśmy oczywiście to, co tutaj wrogowie mieli na sobie. Nikt nie wylądował w szpitalu. Jedna osoba otrzymała awans. Amy otrzymała awans. Mówiłem, że Amy ma zostać zwykłym żołnierzem, prawda? Coś takiego mówiłem. Bo Sandra będzie specjalistką do broni ciężkiej. No to skoro Amy ma być zwykłym żołnierzem, albo i snajperem, zależnie od preferencji, to wyszkulmy ją zgodnie z tym założeniem. I jak widzicie, przejęliśmy bazę. I dzięki temu mamy nowy ekwipunek dostępny wreszcie. I tak jak miałem nadzieję od dłuższego czasu, wreszcie dostaliśmy karabinek snajperski. Mamy również tutaj dodatkowy zapas pancerza, który nałożymy na osobę, która to nie jest w stanie go udźwignąć. Z racji tego, moi drodzy, że baza, którą przejęliśmy, jest w domyśle bazą wojskową, nie musimy zmieniać jej typu. Wystarczy tutaj, że moi drodzy, wylądujemy od razu helikopterem, możemy jej używać. Baza w Rzymie. Jest na razie to baza militarna, ponieważ te trzy bazy militarne, no to takie rozsądne zabezpieczenie. Ponieważ chcemy móc zestrzeliwywać UFO, które nam się kręcą nad głową. Niestety nie wystarczy nam na nic więcej czasu w tym odcinku. W następnym odcinku spróbujemy, moi drodzy, przejąć UFO. Zastanawiam się, czy będziemy czekać na Malcolma, czy jednak nie będziemy czekać na Malcolma. Możemy Dawida tutaj wrzucić. Czy ktoś jest chociaż przeciętny z karabinami snajperskimi? Sandra teoretycznie, skoro i tak na razie nie mamy jakiegoś ciężkiego wyposażenia dla niej, oprócz wyrzutni rakiet, której nie chcemy używać, to pozwolę sobie Sandy wyposażyć w karabinek snajperski i amunicję do niego. I już nie będę przeciągał. W następnej misji lecimy po UFO. W następnym podejściu tutaj. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, hej!